każdemu to mówię, że został zamordowany. Bardzo dokładnie to było zaplanowane. I ktoś wyczuł już sytuację, że on jest sam w domu. Witamy Państwa dziś w programie między innymi o tragicznym finale sprawy prezentowanej w naszym magazynie w marcu, poszukiwana jako zaginiona Ewa Petka, zamordowana. Czy podobny los spotkał również szefa firmy budowlanej z Rzeszowa, który blisko od roku uznawany jest za zaginionego? Tak, walizy pakują. Spokojnie, za 2 tygodnie ich nie będzie. No, mam nadzieję, że nie będzie. Faktycznie. Coś się tam rusza. Ładują. No to kochani, jeszcze walizeczki. Już. I w drogę. Wsiadaj, wsiadaj. Ja wsiadam, no. No to co, 2-3 godzinki i wracamy z powrotem. No. Dobry wieczór, witam Państwa, tym wszystkim, którzy korzystają z urlopów. Chcę przypomnieć, że warto zadbać o swoje mienie, o pozostawione domy czy też mieszkania. Najlepszymi opiekunami są sąsiedzi, oni mogą wszystkiego dojrzeć, ale można też skorzystać z urządzeń, których działanie sprawi, że wygląda wszystko na to, że ktoś przebywa w owym mieszkaniu czy też jakimś innym lokalu. To odstrasza złodziei. Jak już zapewne Państwo wiedzą, tragiczny finał ma sprawa, którą prezentowaliśmy Państwu jakiś czas temu, zaginionej w czerwcu 2004 roku Ewy Petki z województwa podkarpackiego. Dziś już wiemy, że została zamordowana. Szczegóły tej sprawy pod koniec naszego programu. Najprawdopodobniej, tu użyję słów bolesnych, podobny finał jak w sprawie Ewy Petki znajdzie tajemnicze zniknięcie szefa dobrze prosperującej firmy budowlanej z Rzeszowa, 47-letniego Ryszarda Jacka. Choć oficjalnie od września ubiegłego roku uznawany przez policję jest jako zaginiony, Państwo mają jak najbardziej złe przypuszczenia w tej sprawie i swoje hipotezy. Przypuszczamy, że Ryszard Jacek został zamordowany. Tata też tak? Tak. Podtrzymuje. Tak, niemożliwe jest, żeby się do Was nie odezwał, nie skontaktował. Nie, to jest niemożliwością. Do rozmowy wrócimy za kilkanaście minut. Teraz chciałbym Państwa zapoznać z tymi wydarzeniami z zeszłego roku z Rzeszowa i okolic. Byłam dla Ryszarda przyjaciółką, znaliśmy się pół roku. Francja jedna, nie na policję. Jezus. Tak, wiedziałam, że miał kłopoty z panią. Chodziło o pieniądze, o odbiór pieniędzy. Ale proszę cię, kto ci pozwoli tu przychodzić? Wynoś się stąd w ogóle! Jak to kto mi pozwolił? Jak to kto mi pozwolił? Ty miałeś prawa tutaj przychodzić, no! Co to jest? Powiedz mi, co to jest! Ty mi powiedz, co to jest! Co? Podałaś mnie na policję, tak? Ja cię podałam na policję, oczywiście, że cię podałam na policję. Miałam ku temu powody. Za to, że winna jesteś mi 20 tysięcy? Ja jestem winna tobie pieniądze, ty chyba zwariowałeś. Oczywiście, że tak! Ja pójdę na policję i podam cię, że mi jesteś winna 20 tysięcy i mnie chcesz pieniądze. Ty pójdziesz na policję, poza tym nie podnoś na mnie głosu, dobrze? Bo pożałujesz. W tym czasie syn remontował to, co mówił do mnie, 3 mieszkania pani. I jak remontował te mieszkania, w tym czasie on był bliskim przyjacielem pani. Syn, jak do tego doszło, syn zażądał, żeby mu zapłaciła za ten remont. No. Oj, przepraszam, tato, zamyśliłem się. Ja właśnie o tym, że się zamyśliłeś. 27 sierpnia to było. Przyjechał do mnie.
rozmawialiśmy. Słuchaj, bo... No, słucham. Nic, tato, nic. Oj, synku, ojca nie oszukasz? No, mów śmiało, wysłucham cię. No. Słuchaj, bo mam taką sprawę. Robiłem u kobiety roboty, nie? No i ona jest mi winna 20 tysięcy złotych. Wiesz? Ja chciałem, żeby ona mi to oddała, te pieniądze. Dzwonię do niej, a ona nie chce mi tego oddać. Zadzwoniła na policję, że ja ją molestuję, podała mnie. Telefonicznie, rozumiesz? O 20 tysięcy złotych. Na policję podała? Tak, winna 20 klosków i jeszcze podała mnie. Że ją molestujesz przez telefon? Tak. No i co dalej? Tatusiu, nie ma się co w ogóle nim przejmować. W jednym czasie, w tym samym czasie, ma 4 kobitki. To Ewa, która jest mu winna pieniądze. Żonka, nie wspomnę, 2 lata temu, tak, rozwód. Cały czas mieszkają razem, jeszcze. Cały czas się teraz spotyka z trzecią, Joasią. I nie wspomnę tej kobitki z Niemiec, tak? Za dużo testosteronu, braciszku? Za dużo progesteronku. Zadzwonił telefon. Zadzwoniła pani do niego. Że chora, że ją głowa bierze, że tam jakie lekarstwa ma brać. No i rozmawiali i ona później do niego mówi tak, że chciałaby się z nim spotkać w Radymnie, w Lasku, żeby nikt nie widział. Halo? Cześć, Rysiu, tu Ewa. Cześć, Ewa, właśnie o tobie myślałem. Widzisz, ja też. Miałbyś trochę czasu, chciałabym się z tobą spotkać. Mam czas, ale o co chodzi? Chciałabym ci oddać pieniądze. No, nareszcie. Dobra, w porządku. No dobrze, no to może spotkajmy się gdzieś na odludnym miejscu, tak żebyś był sam. Dlaczego sami? Oj, proszę cię, zależy mi, żebyśmy byli sami. Tylko ty i ja. Ewa, w porządku. Umówmy się wobec tego na tej stacji benzynowej, wiesz której. No to do zobaczenia. No pa. To było o 16:45. Dokładnie, wyjechał. Tak, żeby zdążyć na 17, bo niby o 17 mieli się spotkać na tym stacji paliwowej. Ale tam było dużo ludzi i ona do niego nie podeszła. Może się wystraszyła. No dobrze. I on tam czekał, na kiedy się nie pojawiła ta rzekoma Ewa. To co zrobił? Pojechał do domu, do pana? Ale on nie przyjechał do domu. Pojechał do Joasi. Oni się teraz często spotykają. Bawi się ze mną w kotka i myszkę. Umawia się i nie przychodzi. Przecież tu chodzi o 20 tysięcy. To nie jest mało pieniędzy. Mówiłam ci, żebyś się z nią w ogóle nie kontaktował. Po co ci ona? Ma tyle bab wokół ciebie? 29 albo 31 sierpnia dzwoniła do niego około 18, żeby przełożyć spotkanie na 1 września na 20:30. Nikt mnie nie omota. Wiesz, że ty jesteś dla mnie najważniejszy. We wtorek wieczór córka ta, właśnie Dorota, dzwoni do mnie. Mówi, bo żona jego zadzwoniła, że jego nie ma, że ludzie go szukają. My nie wiedzieli, co się stało, jak, co. No nie wiadomo go. Nie ma go. We środę zaraz przyjechałem do Rzeszowa. Następnego dnia zaraz przyjechałem i zacząłem szukać, co się stało. Skąd ma pan pewność, że akurat ta Ewa jest zamieszana w zaginięcie pana syna? No skąd ta pewność? No tylko ona go obserwowała. Kiedyś mój syn był w restauracji z klientem. A jeśli nie dotrzyma pan terminu, to zostaną zastosowane kary zgodnie z umową. Tak. To działa w obie strony oczywiście. Jeżeli nie dotrzymamy umowy, to zapłacimy tak, jak jest w umowie. Wchodzimy w poniedziałek. 2 tygodnie i kończymy remont. Ale od rana. Tak, od rana. Gdyby pan chciał jakieś poprawki, to proszę zgłosić. W miarę możliwości będziemy się starali zrealizować. Jasne. Ja muszę już lecieć.
był śledzony przez pana. Często do mnie dzwonił, mówi tak, że jeździ za nim, że cały czas mu siedzi na ogonie. Ja rozumiem pana oburzenie, ale to, co pan powiedział, to nie są dowody na to, że ta dziewczyna miała coś wspólnego z zaginięciem pana syna. Proszę nam wierzyć. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej odnaleźć pana syna. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy z policji. Czy moglibyśmy zająć pani chwilkę czasu? O co chodzi? Chcielibyśmy z panią porozmawiać o panu Ryszardzie. O Ryszardzie, no to... No to proszę. Rano wstałam, 7:06, zadzwoniłam do niego. Długo telefonu nie odbierał, już się zaczęłam denerwować. 7:12, odebrał ten telefon. Mówię, co tak długo telefonu nie odbierałeś? Mówi, że w łazience byłem, goliłem się. Mówi do mnie, że zaraz zbiera papiery i wychodzi do spółdzielni mieszkaniowej i kosztorysy miał zanieść do biura. To był ostatni kontakt z Ryszardem. Co tam słychać u ciebie? Jak się czujesz? Może być, tylko wczoraj jak wyszedłem od ciebie, to jeszcze wstąpiłem na browarka i tak dzisiaj tak troszeczkę, ale w porządeczku będzie. A co teraz robisz w skarbie? Właśnie golę się. Słuchaj, ja oddzwonię do ciebie, dobrze? No dobra, no to będę czekała na telefon. To był właśnie ostatni raz, kiedy z nim rozmawiałam przez telefon. A wcześniej? Poprzedniego dnia był u mnie przez cały wieczór. Do późnych godzin nocnych, potem... Wyszedł i tak około 2:00 w nocy zadzwonił z domu, że już doszedł i że jeszcze po drodze wstąpił na piwo. Czy pan Ryszard ostatnio nie zachowywał się jakoś dziwnie, inaczej? Nie, no broń Boże, zachowywał się normalnie. A może miał jakichś wrogów? Wrogów nie, broń Boże, nie Ryszard, nigdy nie miał żadnych wrogów. Na pewno bym o tym wiedziała, nie, zawsze był lubiany. Nie, to na pewno nie wchodzi w grę. Jakbym przyjechał tu do Rzeszowa, u jego żony zastałem faceta, który przyszedł powiedzieć, że znalazł jego samochód. Mówi, samochód niezamknięty stoi. Gdzie? No mówi, obok, na drugiej ulicy zaraz. Ale gdzie jest mój syn? Nie wiem, znalazłem tylko samochód sąsiedzi i zadzwoniłem do sąsiada. Tyle. Tego nie było. Halo. Jeszcze raz proszę, gdzie jest mój syn Ryszard? Proszę pana, sobie nie życzę takich telefonów, dobrze? Proszę do mnie nie dzwonić. Ja chcę tylko wiedzieć. Proszę pana, ja nie będę z panem rozmawiała. Do widzenia. Halo. 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 Były papiery w tym samochodzie, wszystko, dokumenty jego, karty bankomatowe. To wszystko było w samochodzie, paszport. No i my to wszystko, ja, żona i jego żona, to wszystko my wzięli z tego samochodu. Zrobiliście oględziny samochodu mojego syna? Tak, jesteśmy już po oględzinach, ale nie w tej sprawie pana wzywamy. Proszę się uspokoić. Proszę usiąść. Mamy inny problem. Pani Ewa złożyła na pana skargę. Na mnie skargę? Tak, podobno bardzo często pan do niej wydzwania. To nieprawda. Ona dzwoniła, to samo robiła z moim synem. Panowie, idźcie, zobaczcie jego mieszkanie. Może coś znajdziecie. Bardzo was o to proszę. No właśnie dostaliśmy zgodę od pani prokurator na zrobienie oględzin pana Ryszarda. No, co tam? Mamy coś? Jakieś ślady? Na razie nie mamy nic. Ależ panowie, to niemożliwe. No musiało się coś stać. On tutaj był. Nic na to nie wskazuje. Golił się w łazience. O, usłyszał dzwonek? Wyszedł? Zobaczył? Widocznie kogoś tego znał. Ja oddzwonię do ciebie, dobrze? Pa. Chwileczkę!
Cześć. Kto to jest razem z tobą? Ej, zostaw mnie! Zostawcie mnie! Rano wstał, golił się do pracy. I ten facet, co znalazł samochód, on dzwonił do niego. I mówił, to gdzieś było około godziny 8:00, i mówił, że Rysiek nie odebrał już telefonu. Moja sugestia by była taka, że w tym czasie, jak syn się zbierał do pracy, ktoś przyszedł do mieszkania. Bo te ślady, które jak przyszła żona z pracy, sugerowały, że coś tam w mieszkaniu zaszło. Bo brakowało tych ścierek, tego ręcznika, a te plamy na suficie zauważyliśmy dopiero w niedzielę. Panowie, zginęły dwie ścierki i ręcznik, którego on używał. Doskonale pana rozumiem, ale to nie są żadne dowody, które by potwierdzały pana wersję. Niestety, proszę pana, nie mamy żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić pana wersję zdarzeń. Pani prokurator, nie macie dowodów? Czy nie chcecie mieć dowodów? Każdemu to mówię, że został zamordowany. Bardzo dokładnie to było zaplanowane. I ktoś wyczuł sytuację, że on jest sam w domu. Nikogo obcego nie puszczał do domu nigdy, a jak się gdzieś spotykał, to w takim miejscu, że... W miejscu publicznym po prostu, nigdy nie szedł na ubocze gdzieś. Zwróciłem się do programu 997, ponieważ uważałem, że dotychczasowe sprawy dochodzeniowe nie są jasne. Coś mi to wyglądało podejrzane. Bardzo często zdarza się tak, że sprawy do naszego programu trafiają właśnie za pośrednictwem korespondencji od rodzin ofiar. Tak też było w przypadku pana Teofila, który napisał do nas, to był impuls do zajęcia się tą sprawą i zrobienia inscenizacji filmowej. Chociaż przed przystąpieniem do niej pan i pani twierdzili, że właściwie sprawa nie ma żadnych tajemnic poza zatrzymaniem sprawców, których wy wskazujecie. To znaczy ja nie twierdziłem i nie twierdzę, że to ci ludzie zrobili. Bo nie mam takich dowodów. Natomiast informacje, które posiadam od syna, co mi przekazał, i które przekazałem wszystkie organom dochodzeniowym w Rzeszowie, prowadzą do pewnych osób. To są wszystko poszlaki, prawda? Tak. To poszlaki. Rzeszowska policja wnikliwie bada tę sprawę. Wszelkie informacje, które do nas dotarły, zarówno od najbliższych Ryszarda Jacka, jak i pozyskane drogą operacyjną, zdają się nie potwierdzać, że Ryszard Jacek nie żyje. Ciągle poszukujemy zaginionego Ryszarda Jacka. Czyli policja podtrzymuje jakby optymistyczną wersję, a czego państwo nie chcą skorzystać z takiej wersji, bo przecież ona byłaby znamienita w porównaniu z tym, co sądzicie. Tak, chcielibyśmy, żeby to tak było, natomiast ślady, które były w mieszkaniu, wskazują, no, że tam... No właśnie, jakie ślady zabezpieczono w mieszkaniu na suficie i nie tylko? Oględziny mieszkania zaginionego Ryszarda Jacka, oględziny jego samochodu nie wniosły wiele do tej sprawy. No to te plamy na suficie jakiego pochodzenia były w takim razie? Żadne z zabezpieczonych śladów nie wskazują, że w tym mieszkaniu wydarzyła się tragedia. Tak ustaliła policja, tak nie sądzi rodzina, to w inscenizacji przedstawiliśmy. Jest tajemnicza też sprawa, o której pani mówiła, o telefonach. Tak. Telefony zostały wyłączone, ponieważ mieliśmy trzy telefony zakupione przez Ryszarda.
Między innymi miałam ja jeden, pan Teofil i Ryszard. I nie był opłacany rachunek za ten telefon. Ani po zniknięciu. Po zniknięciu, więc telefony zostały wyłączone. I jak... Wyłączyła je firma, w której one były... Tak, wyłączyła je firma. Po jakimś czasie pan Teofil do mnie zadzwonił, żebym zadzwoniła na komórkę Ryszarda, w którym się włączyła poczta głosowa. Czyli ktoś ten telefon uruchomił? No, tak, ktoś telefon uaktywnił, więc zadzwoniłam do pani z Plusa z informacjami. Po prostu chciałam się dowiedzieć, jaka po prostu procedura tego jest. Mówi, że ktoś musiał sam uaktywnić ten telefon. Powiedzmy telewizorom, że ten telefon, który używa pan Ryszard, zniknął razem z nim. Niezmiernie istotną rolę odgrywać miały telefony w tej sprawie. Policja zbadała ostatnie połączenia wychodzące i wchodzące na numery, których używał zaginiony Ryszard Jacek. Niestety ten ślad w pewnym momencie się urwał i ten ślad nie naprowadził nas na żaden trop, który moglibyśmy w postępowaniu wykorzystać. Czy nie udało się ustalić kogoś, kto używał ten telefon? Nie udało się tego ustalić. Jeśli przyjąć hipotezę, za którą wy optujecie, że Ryszard Jacek żyje, to jakie były powody jego zniknięcia? Dobrze prosperująca firma, dobry, jeśli takiego słowa kolokwialnie można użyć, uczuciowo związek z panią, żadnych kłopotów poza tymi, o których tutaj była mowa, no to jakie racjonalne są przesłanki do tego, że znika człowiek, któremu dobrze idzie? Najprawdopodobniej są jakieś przesłanki, o których my nie wiemy. Liczymy bardzo na sygnały od widzów magazynu kryminalnego 997. Liczymy, że dotrzemy do osób, które znały Ryszarda Jacka, a o tej znajomości nie wie ani policja, ani najbliżsi zaginionego. Być może nowe ślady naprowadzą nas na miejsce, w którym Ryszard Jacek przebywa. Policja ciągle podtrzymuje wersję, że poszukujemy zaginionego Ryszarda Jacka. Sprawa, którą teraz państwu przedstawię, może wydawać się błahą, jak na nasz magazyn 997. Mężczyzna, którego portret pamięciowy prezentujemy, skradł podstępem 50 tysięcy złotych. Ale jak się zorientują państwo, przestępstwa tego mogłoby nie być. Dzień dobry. Dzień dobry. A co tak wcześnie dzisiaj? Widzi pani, wcześnie. Szef nas wysłał wcześnie i wie pani jak to jest. Więcej roboty, a kasa ta sama. A pan u nas chyba pierwszy raz, prawda? Tak, pierwszy raz. A co z Józkiem, coś nie tak? Tak, zachorował na jakieś korzonki czy coś takiego i musiałem go zastąpić. Ja z drugiego miasta jadę, wie pan. Wie pan co, bo ja jeszcze nie zdążyłam przygotować pieniędzy. Nic nie szkodzi, zaczekam. Bardzo miłą obsługę macie tutaj. Dziękuję. Może do pani będę przyjeżdżał częściej, jak mnie szef wyśle. Jak pan chce, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry pani. Chciałam wpłacić pieniążki. Bardzo pani dziękuję i życzę bardzo. Miłego dnia. Bardzo. Do widzenia. Józek? Przyjechałam po kasę. No ale przecież miałeś być na zwolnieniu. Korzonki masz chore, tak? A jakim zwolnieniu? Jakie korzonki? Przed chwilą był facet od was z firmy i wziął pieniądze. Mówił, że jesteś chory. Nie no, dzwonię do szefa. Halo, szefie? No cześć. No po co mi szef wysyła, już ktoś był? No ktoś był, wziął kasę. Jak? Nikogo szef nie wysyłał? Boże święty, kto to był ten facet przed tobą? Gdyby kasjerka zachowywała się racjonalnie, podzieliła się z kimś wątpliwościami, zapewne oszusta zatrzymano by na gorącym uczynku. A swoją drogą ów fałszywy konwojent miał niezwykłą wiedzę na temat logistyki związanej z dostarczaniem i odbieraniem pieniędzy.
Tak, tak, dokładnie znał wszelkie obyczaje panujące w tej placówce. Wiedział, kiedy przychodzi konwojent po pieniądze, jak to wygląda, kiedy wychodzi, jakim samochodem odjeżdża. To zapewne pomogło mu, ułatwiło. No ale to naiwnie oczywiście powiem, że no, domyślacie się, że to był jakiś kumpel konwojenta albo któryś z konwojentów, no bo trudno, żeby ktoś spadł z nieba i miał taką wiedzę. Takiej wersji nie możemy wykluczyć. Kasjerka w żaden sposób nie zweryfikowała, kim jest rzeczywiście ten mężczyzna, który przyszedł do... Głównie dlatego tę sprawę prezentujemy, ponieważ takie sytuacje zdarzają się od czasu do czasu i traktujemy to, mówiąc waszym językiem, prewencyjnie, bo no, oczywiście dobrze jakby zatrzymano tego sprawcę, bo może gdzieś działa w jakichś grupach przestępczych. Ale przede wszystkim prezentujemy tę sprawę państwu, żeby ostrzegać, jak czasami się nieracjonalnie zachowujemy. No bo przecież jak coś budzi moje podejrzenie, jeszcze mając do czynienia z taką sumą pieniędzy, będąc kasjerem czy jakimś sprzedawcą, no to od razu powinienem zareagować. Zwłaszcza, że w takich przypadkach obowiązują określone procedury, które powinna kasjerka spełnić. Zgodnie z zapowiedzią z początku programu powracamy teraz do jednej ze spraw prezentowanych w marcu tego roku. Otóż tam przedstawiliśmy historię z 14 czerwca 2004 roku, kiedy to zniknęła 34-letnia Ewa Petka. Przypomnijmy w skrócie te zdarzenia. Pani Ewa miała dwójkę dzieci, syna i córkę. Nie było żadnych istotnych powodów, by kobieta opuściła rodzinę, tym bardziej, że w domu zostały wszystkie jej rzeczy i dokumenty. W poszukiwaniach, w których brali udział mieszkańcy miejscowości i straż pożarna, użyto psa. Nie natrafiono niestety na żaden ślad zaginionej. Rodzina zaangażowała dwóch jasnowidzów, jednak i to nie pomogło. Kiedy realizowaliśmy w lutym tego roku naszą inscenizację, policja przypuszczała, że kobieta mogła zostać zamordowana przez kierowcę samochodu, który zatrzymała na drodze. W innej hipotezie założono, że sprawcą zabójstwa mógł być znajomy kobiety. Według mnie żona no, bardzo kochała dzieci i na pewno by się do nich odezwała. I to jest prawda. Niestety ta tragiczna hipoteza, którą przedstawiliśmy w inscenizacji filmowej, sprawdziła się po blisko dwóch latach. W czerwcu znaleziono zwłoki w Petki. Wiadomo, że jest ofiarą zabójstwa. Co najgorsze, sprawcą zabójstwa, podejrzanym, jest jej bliska osoba. Tutaj w przypadku Ewy Petki od początku zakładaliśmy, że mogło dojść do zbrodni. Już kilka dni po zawiadomieniu o jej zaginięciu zatrzymaliśmy tego mężczyznę, który w tej chwili jest tymczasowo aresztowany. Ten mężczyzna dopiero teraz usłyszał zarzuty zabójstwa Ewy Petki. Dopiero teraz, ponieważ dopiero teraz mieliśmy dowód, jakim jest ciało poszukiwanej przez nas mieszkanki powiatu strzyżowskiego. Jaki motyw? Na to pytanie odpowiada w tej chwili prokurator rejonowy w Strzyżowie, który prowadzi to śledztwo. Tragiczny finał sprawy. No, powróciliśmy do niej jak do każdej, kiedy się wyjaśnia. I państwo widzą istotną rolę, którą tu podkreślamy często w programie, że bardzo rzadko można na poszlakach cokolwiek zbudować, póki się ciało nie znajdzie, choć to tragiczne wtedy zdarzenie. Nie można nikomu postawić zarzutu zabójstwa. Taką mamy praktykę i właściwie takie prawo. Wiele spraw, które prezentowaliśmy, utknęło dlatego, że policja domniemywa, kto jest sprawcą zbrodni, ale nie udało się znaleźć nigdy zwłok. Gdzie dokumenty? Gdzie masz kasę, dziadu? Uwaga, uwaga, za tydzień, to dobra wiadomość, spotkamy się z państwem dwukrotnie, a przedstawię w tym programie wstrząsającą historię seryjnego mordercy z Wybrzeża. W ciągu 4 miesięcy 2003 roku zamordował 4 osoby. Dziś już morderca za zbrodnię odpowiada przed sądem w Gdańsku. Ale sprawa stanęła w miejscu, gdyż zniknęła konkubina mordercy, 33-letnia Małgorzata Białk, która ma wiele do powiedzenia w tej sprawie. Liczymy na państwa w zatrzymaniu poszukiwanej kobiety. Do zobaczenia więc w czwartek.
przedwieczorną panoramą około 21.40.